Dziś mam taki zupełnie nietypowy temat. Wiem, że nie będę sam w tej dyskusji, gdyż to akurat koło mnie. Mam cały zespół towarzyszy, którzy chcieliby też wziąć udział w filmiku. Natomiast mój temat jest następujący. Mój temat to jest takie słynne zdanie, które słyszałem już setki razy. Ty mnie, Setman, nie rozumiesz. Ty mnie po prostu nie rozumiesz. Ja bym tak bardzo chciał, tylko nie mogę. Ja bym tak bardzo chciał przestać pić, no tylko nie mogę. Ja naprawdę bardzo chcę, tylko nie mogę. Ja bym tak naprawdę przestał chcieć jeść. Ja bym tak naprawdę chciał przestać palić, tylko nie mogę. Ja bym tak naprawdę chciał się nie martwić, tylko nie mogę. I to jest ten najważniejszy, według mnie, kamień nie milowy, tylko kamień, o który się można potknąć. Można się potknąć. Kamień z napisem: ja bym tak bardzo chciał, tylko nie mogę. Co to tak naprawdę znaczy? Znaczy, chciałbym, jest to takie piękne słowo w języku polskim, które znaczy, że ja mam dobre chęci i nic więcej. Chciałbym, to znaczy, że ja zacznę chcieć dopiero jak stanie się coś niezwykle ważnego, co mi przeszkadza, stoi na mojej drodze, lub kiedy układ gwiazd będzie korzystny, lub kiedy moja żona za mnie to zrobi, lub kiedy wprowadzą prohibicję. I wtedy chciałbym zamienię na chcę. Na razie nie mogę. Ty mnie, Setman, nie rozumiesz. Ja bym naprawdę chciałbym, tylko nie mogę. I ja bym tak chciałbym tak dokończyć, ale nie mogę, bo mi przeszkadzają.